Hejka, hej, witam się dzisiaj z wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla was zbiorowego vloga, bo musimy sobie porozmawiać. W ogóle umyłam przed chwilą głowę, także nie zwracajcie uwagi na to, co aktualnie tutaj gdzieś mi odstaje. A dzisiaj poruszymy sobie takich tam parę tematów. To będzie vlog typowo domowy, jakby nigdzie nie wychodzę, nic nie mam w planach. Ale no mówię, musimy sobie pogadać, o paru rzeczach chcę wam opowiedzieć i postanowiłam, że zrobię to w formie vloga, będzie mi najwygodniej. No i tak, no i właśnie siedzę, piję sobie kawę, zaraz idę pomóc mamie wstawić obiad, więc jak tylko wstawię obiad z mamą, to przyjdę i opowiem wam o pewnej książce, którą myślę, że warto przeczytać. A potem będziemy tak etapami przechodzić do kolejnych rzeczy. Dobrze, także ja na tą chwilę się z wami żegnam. Idę robić obiad i jakąś sobie przekąskę i za chwilkę do was wracam. Obiad wstawiony, także przyszłam, żeby wam opowiedzieć o tej książce, o której wam wcześniej wspominałam. Jest to książka pod tytułem Zgadnij kto? Jest to kryminał utrzymany w konwencji escape roomu. I jakby książka opowiada o chłopaku, który budzi się przypięty do łóżka, a razem z nim w jednym pokoju znajduje się 5 innych osób, a w łazience leżą zwłoki. I on się budzi, no i generalnie rzecz biorąc, główny bohater znany jest z tego, że bardzo dobrze rozwiązuje zagadki kryminalne, więc musi zgadnąć, kto zabił, kto jest mordercą, żeby wyjść z tego pokoju. I ma na to 3 godziny. Książka ma 420 stron, w miarę takiej średniej wielkości druk, bo wiem, że są osoby, które mają właśnie problemy ze wzrokiem, jest to dla nich ważne. Czytało się ją bardzo, bardzo przyjemnie i lekko, to na pewno mogę wam powiedzieć. Z tego co wiem, to wydawnictwo już podpisało kontrakt na większą ilość książek z autorem, także możemy się spodziewać czegoś jeszcze od tego autora. Tak, jeżeli chcecie coś takiego fajnego, lubicie kryminały, konwencja escape roomu, czyli takiego pomieszczenia, w którym was zamykają, gaszą światło i was straszą, gdzieś tam do was przemawia, to myślę, że ta książka wam się spodoba. Natomiast dalej mam tutaj paczkę od Carbon Cocoa. O, może tak? Ja mam tutaj pastę do zębów, ten taki proszek na bazie węgla, i szczoteczkę do zębów. I teraz tak, według tutaj producenta widoczne efekty mają być już od 7 do 14 dni, jeżeli będziemy tego używać codziennie rano i wieczorem. I ja mogę wam zrobić taki film, w którym przez tydzień, albo właściwie dwa, będę codziennie używać tego produktu i podsumuję wam tylko, czy to coś dało, czy to faktycznie daje jakiś efekt. Także dajcie mi koniecznie znać, czy byście byli zainteresowani tego typu odcinkiem, takie wybielanie zębów w 14 dni. No jakby ja mam problem z kolorem zębów ze względu na to, że piję ogrom kawy. No i niestety, piję kawy, potrafię 4 dziennie non-stop, stoi kawa w kubku, ja ją popijam jak wodę czy też sok, wiem, nie jest to zdrowe, ale no niestety ja tak mam, więc mam problem z tym kolorem zębów. Kolejną rzeczą będą to pazurki dzisiaj, ale to za chwilkę pójdę ogarnąć na biurku, rozstawię wam wszystko, czego używam do zrobienia paznokci i od razu wybierzemy sobie kolorek, którym sobie umaluję i pokażę wam efekt końcowy. Także uciekam ogarniać na biurku. Generalnie rzecz biorąc, to jest już wieczór i pomyślałam, że w tym vlogu odpowiemy wam na bardzo nurtujące was pytanie, bo dostaję je tak cholernie często, a jakby ja nie jestem wam w stanie na nie odpowiedzieć. Myślę, że zapytam się tego pana, który tutaj siedzi i on nam odpowie na to pytanie, dlaczego nie ma z moim chłopakiem filmów? No dlaczego? Bo geniusz to wieczna cierpliwość, kiedyś się doczekacie. No. No to generalnie rzecz biorąc, kiedy będzie z tobą film? Kiedyś na pewno. Czyli dostajecie to samo, co ja wam cały czas powtarzam gdzieś w komentarzach albo w social mediach, bo absolutnie nie znam ani daty, ani miejsca, ani godziny, kiedy dojdzie do takiej sytuacji. A nie mogę wam powiedzieć, że nie dojdzie, bo jakby no nie wiemy tego, nie? No, kiedyś na pewno. No.
I myślę, że ta odpowiedź będzie na tyle wystarczająca, żebyśmy mogli porzucić na chwilę obecną ten temat i zająć się czymś innym. Ale za to będzie film kolejny z mamą. Jakby wam moja osoba w formie pojedynczej była za mało na moim kanale, to będzie mama. Do kompletu. Dobrze, słuchajcie, także tak wygląda mój zestaw do paznokci. Tutaj mam po pierwsze cleaner. Cleaner pochodzi z firmy Alle Paznokcie, zresztą jak większość tutaj rzeczy, które mam. I to jest malutka butelka, do której ja sobie po prostu przelewam ten cleaner. Ale mam też taką butlę litrową. Do tego mamy bloczek polerski. Pilniczek 100 na 180, którym w tej chwili już wygładzam sobie paznokcie. Pilniczek 100 na 180, który jest nowy praktycznie z tej firmy. O! I on mi służy do formowania moich paznokci. Oczywiście waciki bezpyłowe i do tego mam moją ukochaną bazę z Semilaka, która nazywa się... Dokładnie tak. I tutaj widzicie korektor, bo zaznaczałam mamie, która jest nowa, a która starsza. I tak wygląda właśnie to, o czym przedłużam swoje paznokcie. Także tak wygląda mój zestaw. A i lampę mam LED-ową i jest to 9 dziewiąteczka. Tak. Dwa lakiery, jakich będę dzisiaj używać, to na pojedyncze paznokcie to będzie ten lakier z Catrice. Ten taki mega holograficzno-brokatowy, a na drugi to jest ten Ice Color w kolorze 143. I ja swoje paznokcie przedłużam tą bazą, utwardzam tak właściwie z Semilaka i na to nakładam zwykłe lakiery i u mnie się to sprawdza w sumie najlepiej, najprzyjemniej mi się je robi i wiem, że dłużej schną, natomiast trzymają się tyle samo długo, a robią się zupełnie dużo krócej niż hybrydy, więc mi jest tak po prostu wygodniej. Także ja się zabieram za paznokcie i pokażę wam efekt końcowy. Witam was w mojej kuchni, postanowiłam zrobić sobie koktajl. Powiem wam szczerze, tak siedzę, czekam, się napiła i właśnie wyskoczyłam do sklepu i kupiłam sobie wszystko na koktajl i mamy mrożone truskawki, bo świeżych nie było, banana, jogurt, piątnica i sprawdzałam skład i nie ma absolutnie żadnych śmieci i mleko, co prawda krowie, bo nie mam sojowego, a w sumie napiłabym się sojowego mleka. Muszę sobie chyba zrobić jakieś większe zakupy, więc może w przyszłym vlogu będzie food haul. Dobra, także szukam blendera. Chwila, moment. Mamy blender. I teraz tak. I teraz co my robimy? Mamy kubełek. Wsypujemy truskawki, jakąś garść. W ogóle mam już paznokcie, zaraz wam pokażę, jakim lakierem robiłam, bo zmieniłam zdanie w trakcie. Dobra, trochę przegięłam. Resztę przesypię sobie do woreczka. Tutaj mam 0,3 litrowy jakiś. O! Przesypię sobie do woreczka i schowam do zamrażalnika. Dobra, teraz trzeba pokroić banana. Do śmieci. Co prawda są delikatnie niedojrzałe, ale myślę, że się nie potruję. Znaczy tak myślę. Mam noża. I pada mi bateria w aparacie. Świetnie, super. Dobra. To ja pokroję banana i za chwilę do was wracam. Będę się powoli już z wami żegnać, oczywiście mam mój koktajl. Zrobiłam go w ogóle za dużo, ale to jest mój standard oczywiście. I generalnie rzecz biorąc, to będę się już z wami żegnać. Mam jeszcze dla was trzy informacje. Myślę, że w trzech się zmieszczę. Po pierwsze, przypominam wam, że mam konto na Vinted, gdzie sprzedaję swoje ubrania. Link macie na dole w opisie. To po pierwsze. Po drugie, to... to jest rozdanie na moim Instagramie, oczywiście też link macie na dole w opisie. Koniecznie bierzcie udział, bo to jest rozdanie w podziękowaniu dla was za to, że pomogliście mi, pomagacie mi tak właściwie odbudowywać mój Instagram, za co jestem wam serdecznie wdzięczna, bo dzięki wam wiem, że to ma sens, co robię tak naprawdę. A po trzecie, to chodzi o wiejskie życie, bo pytacie się mnie, jak się nazywam na wiejskim życiu. A tak, gram w wiejskie życie dosyć dużo.
bardzo dużo. Także włączę grę i pokażę wam mój nick. Tak wygląda moja nazwa na wiejskim życiu, a za chwilę pokażę wam moją psiapsi, bo my sobie tak we dwie gramy i bijemy rekordy. A tak wygląda nick mojej przyjaciółki, gdybyście chcieli z nami zagrać, no to będzie nam bardzo miło, zapraszamy. No i tak kochani, to było już na tyle w tym vlogu. Dajcie mi koniecznie znać, jak się zapatrujecie na takie typowo domowe vlogi. Muszę się też zorientować, jak je odbieracie, no bo wiadomo, zbliża się vlogmas już wielkimi krokami i muszę się zastanowić, jak to ograć, żeby było też w tym roku fajnie jak w zeszłym. Mam nadzieję, że taki vlog domowy wam się spodoba i że będziecie chcieli takich więcej. Dajcie mi koniecznie znać, jak wyglądałyby według was najlepiej vlogmasy, a ja się jakoś do tego ustosunkuję i zrobię tak, żebyśmy wszyscy byli z tego zadowoleni. A koniecznie wpadajcie na Instagram i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Cześć!